Rozpoczniemy dzisiaj kilkuodcinkową przygodę z listem Judy. A zanim przejdziemy do samego tekstu, to parę słów na temat listów. W starożytnym świecie żydowskim, w starożytnym świecie greckim, w starożytnym świecie rzymskim sposób wysyłania i odbierania poczty znacznie różnił się od tego, jak jest to dzisiaj. Chociaż dzisiaj też się cały czas to zmienia, ale póki co poczta ma monopol na listy. Ale w tamtych czasach wysłanie listu od jednego członka rodziny do drugiego lub z jednej firmy, na przykład w Efezie, do drugiej firmy w Koryncie, wymagało sporo zachodu. Chociaż istniała... Istniała cesarska usługa pocztowa, cursus publicus, to generalnie była ona ograniczona do osób uprzywilejowanych, do szlachty, do tej najwyższej sfery publicznej. Dla reszty społeczeństwa poczta docierała w inny sposób. Bogaci mieli tendencję do wysyłania, odbierania poczty za pomocą swoich sług, niewolników, najemników. Ale zwykły człowiek najczęściej wysyłał swoje listy, korzystając z tego, że akurat ktoś podróżował w danym kierunku. Ktoś się dowiadywał na targowisku, w gospodzie, że ten a ten kupiec właśnie zmierza w stronę miasta, w którym mieszka ktoś z moich bliskich, znajomych, i taką osobę prosiło się, żeby, czy byłaby tak miła i taki list zawiozła tam, gdzie nam na tym zależało. I na przykład pewien dokument z czasów starożytnych szczęśliwie przetrwał do dzisiaj. Jest tam notatka zawierająca zarówno list, jak i zestaw wskazówek dotarcia do pewnego domu, ponieważ no, nie wrzucano tego listu do skrzynki gdzieś inpostowej czy innej, tylko trzeba jeszcze było w danym mieście daną osobę namierzyć. I przy odrobinie naszej wyobraźni możemy sobie wyobrazić, że ktoś dowiaduje się, że właśnie kupiec będzie szedł, niech będzie do Koryntu, a w Koryncie mieszka ktoś znajomy, więc szybko, póki ten kupiec nie wyruszy w drogę, piszesz jakąś tam notatkę, co u ciebie słychać, świadomi tego, że nie ma telefonów, nie ma internetu, właśnie poczta chodzi jak chodzi, nie chodzi, no chodzi, długo chodzi. To jest okazja, trzeba szybko napisać, czy coś się zmieniło, może dzieci się urodziły, może jakieś tam zdrowie. I przekazujemy ją temu kupcowi, mając nadzieję, no, że on będzie na tyle uczciwy, bo może już nigdy go nie zobaczymy, nawet nie będziemy wiedzieli, czy ta przesyłka doszła, ale załóżmy, że był uczciwy, więc odbiera od nas ten list, chowa go bezpiecznie w swojej skrytce, najczęściej zaszywał ją wewnątrz swojego ubrania i wyrusza w drogę. Idzie kilka dni, może kilka tygodni. Wreszcie dociera do tego Koryntu i rozpruwa tą skrytkę, wyciąga list i być może dopiero pierwszy raz czyta, co tam jest napisane. Na tej zachowanej ze starożytności notatce czytamy tak. Te kierunki, jak dostać się do człowieka pod adres. Czytamy tak. Od bramy księżycowej idź w kierunku spichlerzy. A kiedy dojdziesz do pierwszej ulicy, skręć w lewo za termami, gdzie jest kapliczka i idź na zachód. To jest trochę jak w GPS-ie. Skręć na południowy wschód. Jak mam wiedzieć, gdzie jest południowy wschód, wyjeżdżając od siebie pod domu albo gdzieś tam? Mniejsza z tym. Zejdź po schodach i wejdź po kolejnych, skręć w prawo, a za obrębem świątyni po prawej stronie znajduje się wysoki dom, a na szczycie bramy posąg fortuny, naprzeciwko warsztatu tkackiego. Znajdź tam dozorcę, a pokieruje cię i gdy już tam dotrzesz, zawołaj głośno imię Lucjusz, a odpowie ci. I znowu oczami wyobraźni widzimy naszego podróżnika postępującego według wskazówek, wypatruje wspomnianych punktów orientacyjnych. Wreszcie dozorcę znalazł, wreszcie znalazł się gdzieś, gdzie miał krzyknąć z radością Lucjusz! Jego misja w sumie została wypełniona. Jeśli Lucjusz by nie przyszedł, no to koniec, odwraca się i wraca, ale gdzieś z oddali, z ciemności słychać stupot, ten stuk, nie, cokolwiek, tupot stóp i podekscytowany Lucjusz się wyłania,
ponieważ wołanie właśnie jego imienia zapowiada, że może przybył kurier. Przybywa z zainteresowaniem, przez jakiś czas rozmawiają, wymieniają się pytaniami, jak tam podróż, co tam w Efezie, co tam w Koryncie, co tam panie za granicą. I wreszcie on przekazuje list, ten bardzo dziękuję, wsuwa jedną albo dwie monety kurierowi za tą przesyłkę. I nasz Lucjusz, upewniwszy się, że kurier wie, jak dotrzeć z powrotem do tej bramy księżycowej, wraca szybko do swojego domu, żeby w ciszy i w spokoju otworzyć list i przeczytać, co tam u niego bliskich słychać, którym chciało się napisać, wysłać, znaleźć kuriera, co tam, panie, u nich się dzieje. I właściwie dzisiaj to każdy z nas jest takim Lucjuszem. Każdy z nas jest szczęśliwcem, który z ciekawością wyłania się z cienia w oczekiwaniu na pocztę, bo przyszedł do nas list. List ze starożytności. List, który przeżył kilka tysięcy lat. Został zachowany, został przetłumaczony na nasz język i dzisiaj ze spokojem i z uwagą możemy go przeczytać i postudiować. Coś pięknego, prawda? Biorąc do ręki jego nagłówek, wydaje się dość prosty, bo czytamy list Judy. Patrząc na jego długość, szybko zauważamy jego zwięzłość, zaledwie krótkie 25 wersetów. Nawet rozdziałów nie ma. Jeden jest, więc nie ma. Gdybyśmy żyli wtedy, a nie teraz i byli zaznajomieni ze sposobem, w jaki pisano starożytne listy, to takie pobieżne spojrzenie na początkowe wersety mogłoby błędnie doprowadzić nas do przekonania, że jest to zwyczajny list, jeden z wielu listów napisanych w starożytnym świecie. Nie wiadomo w sumie, po co znalazł się w kanonie Nowego Testamentu. Co tam jest takiego, że naprawdę Bogu zależało, żebyśmy go jako Kościół mieli i że jest to Jego Słowo, Boże Słowo dla Kościoła wtedy, dla Kościoła przez całe 2000 lat, dla Kościoła dzisiaj i jak długo jeszcze Kościół będzie trwał, aż powróci Pan Jezus. Przeczytajmy dwa pierwsze wersety, poproszę, listu Judy i przyjrzymy się ich treści. I Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do powołanych, którzy są umiłowani albo ukochani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Miłosierdzie, pokój i miłość. Niech zostaną w was pomnożone. W tamtych czasach listy zawsze rozpoczynano od podania autora, nadawcy. Nie na samym końcu, jak dzisiaj, z poważaniem Adrian Stróżek, tylko od tego rozpoczynało się list. I właśnie tak robi Juda w pierwszym wersecie. Co więcej, starożytne listy w następnej kolejności wymieniały adresata. Najpierw się przedstawiał, kto pisze, a później adresat lub adresaci. I tak to czyni Juda pod koniec pierwszego wersetu. I wreszcie po wymienieniu zarówno nadawcy, jak i adresata czy adresatów było krótkie podziękowanie, pozdrowienie, najlepsze życzenia lub modlitwa za dobrobyt adresata, adresatów, tak jak to mamy dokładnie w wersecie drugim. Tak wyglądała prawie każda korespondencja w tamtych czasach. Więc na pierwszy rzut oka list Judy nie jest niczym więcej. Jest to stary, krótki, zwyczajny list. To tak tytułem zachęty do wspólnego przestudiowania tego listu. Ależ nie, tam jest o wiele więcej. Kto jest autorem tego listu? Werset pierwszy. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba. Autor naszego listu nosi imię Juda, chociaż gdybyśmy popatrzyli do tekstu greckiego, będzie tam Judasz. Ale kto by się chciał nazywać Judasz? Halo. Więc Juda brzmi lepiej, o wiele lepiej. Po tym imieniu następują dwa opisowe wyrażenia mające na celu jego dalszą identyfikację. Sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba. Kim jest ten tajemniczy człowiek o imieniu Juda? Czy możemy określić to z większą dokładnością? I oczywiście, jak to bywa w przypadku takich starożytnych tekstów, opinii, pomysłów jest wiele, z czegoś trzeba doktoraty i habilitacje pisać, ale jest jedno mainstreamowe, tradycyjne, bardzo dobrze udokumentowane stanowisko,
właściwie nawet mające silniejsze podstawy niż większość innych. Zacznijmy od określenia brat Jakuba. W czasach pierwszego kościoła Jakubem o najsilniejszym powiązaniu z listem Judy nie był apostoł, lecz był tak zwany Jakub Sprawiedliwy, przywódca kościoła w Jerozolimie, o którym czytamy na przykład w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, wtedy kiedy mamy ten tak zwany pierwszy synod, sobór, cokolwiek w Dziejach Apostolskich, kiedy przychodzi Paweł, ponieważ ma pytania związane z poganami przyłączającymi się do kościoła i tam judaizujący chcieliby ich obrzezać i czegokolwiek tam jeszcze innego nim nie robić. Wtedy Piotr ma swoje wystąpienie, ciągle nie są do końca usatysfakcjonowani i wtedy właśnie wstaje Juda i robi porządek. To jest Jakub, przepraszam, Jakub. Jakub zwany tak historycznie sprawiedliwym i on właściwie zamyka spór. To jest ten Jakub. O nim również czytamy w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, gdzie apostoł Paweł odnosi się do tego Jakuba jako Jakuba brata pańskiego. Brata pańskiego nie w sensie, że człowiek wierzący, tylko brat Pana Jezusa. Ale gdy przeglądamy Ewangelię w poszukiwaniu braci Pana Jezusa, w Ewangelii Marka znajdziemy na przykład listę, gdzie będzie nie tylko Jakub, ale także jego brat o imieniu Juda, Marka 6 właśnie, rozdział 3, werset, kiedy ludzie niezadowoleni ze słów Pana Jezusa, starając się Go zdyskredytować publicznie, mówią, czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy jego siostry nie mieszkają również wśród nas? I w związku z tym większość konserwatywnych biblistów przyjmuje za wysoce prawdopodobne, bo jednak stuprocentowej pewności nie da się mieć, bo informacje wewnętrzne w Piśmie Świętym są szczątkowe, ale większość biblistów przyjmuje za wysoce prawdopodobne, że Juda, autor tego listu, jest młodszym bratem Jakuba i jednocześnie przyrodnim bratem samego Pana Jezusa. Mamę mieli wspólną, ojca nie, chociaż w pewnym wymiarze duchowym w pewnym czasie już też. Ciekawe. I jeśli tak jest, to pochodzi on z rodziny, która była bardzo ważna we wczesnym, pierwotnym kościele i do tego niezmiernie zaangażowana w jego życie od momentu, gdy bracia Pana Jezusa się nawrócili. Kiedy najpierw, jak czytamy też w Ewangelii Marka, myślą, że on zwariował, podając się za Mesjasza, później jednak uwierzyli. I to przedstawienie siebie jako brata Jakuba jest taką próbą doprecyzowania, że na pewno nie jest innym Judaszem, który mógłby przyjść komuś na myśl, ale jest właśnie tym Judą, bratem Jakuba, a jednocześnie wspólnie przyrodnimi braćmi Pana Jezusa. To po pierwsze. Ale po drugie, mamy tu określenie jeszcze sługa Jezusa Chrystusa. I jakoś nie działa mi ten pilot. I tak jak w przypadku wszystkich naśladowców Pana Jezusa, tak też było w przypadku Judy, Juda, mimo że był przyrodnim bratem Pana Jezusa, nie wiemy, ile lat ich różniło, nie wiemy, jak długo mieszkali razem pod jednym dachem, nie wiemy, ile razy Juda mógł się zżymać na to, że Jezusowi wszystko wychodzi, a jemu nie i że mama mówi, czy nie możecie chłopaki być jak Jezus i oni nie wiedzieli jeszcze, że nie, bo nikt nie może być. W każdym razie, znając go osobiście, mając też tą świadomość, że na początku byli jego antagonistami, ale później uwierzyli, on uznaje siebie za sługę Pana Jezusa. Jest to ciekawa i w sumie zachęcająca prawda, nad którą się warto zatrzymać. Ludzie najbliżsi Panu Jezusowi, znający Go od dziecka, chętnie nazywali się Jego sługami. Pamiętajmy o tym. Pan Jezus jest boskim królem i jako taki jest naszym prawdziwym i prawowitym władcą. I w chwilach, kiedy nasza buntownicza natura nas kusi, albo może ktoś nas zachęca, żeby się obrażać lub traktować jako zniewagę samą myśl o uznaniu autorytetu drugiej osoby, przypomnijmy sobie Judę. Bycie poddanym autorytetom jest czymś dobrym. Jest to element Bożego porządku. Bycie poddanym Bożemu autorytetowi i panowaniu jest w ogóle prawdą bezwzględną,
a buntowanie się przeciwko Bogu jest i grzechem, i głupotą, jest destruktywne. W kolejnych wersetach tego listu ten temat, zobaczymy, jest bardzo bliski Judzie, więc teraz nie będę już bardziej go rozwijał, ale w ogóle takie ludzkie uporczywe pragnienie wydostania się spod autorytetu, spod biblijnego pojęcia autorytetu, czy to kościelnego, czy cywilnego, czy zawodowego, czy małżeńskiego, najczęściej jest bardzo problematyczne, bo jeśli jeszcze jest, jeśli rzeczywiście jest zasadne, to jedna rzecz, jednak jest w nas, ludziach, coś takiego, że o każdej władzy i o każdym autorytecie lubimy myśleć w kontraście my i oni. I oni coś, i oni coś. I jest to element naszej grzesznej ludzkiej natury, żeby się buntować. To nasza skłonność do bycia buntownikami, niechęć do bycia przed kimś odpowiedzialnym, do odrzucania wszelkich śladów autorytetu, jest być może powodem, dla którego już na samym początku Juda identyfikuje się jako sługa. Sługa Jezusa Chrystusa. To modeluje chrześcijańską dojrzałość, używając słowa sługa jako pierwsze po swoim imieniu. Mam na imię Juda, jestem sługą. To teraz adresaci. Juda pisze swój list zgodnie z ostatnimi słowami do powołanych, którzy są umiłowani czy ukochani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. I tak samo jak po jego imieniu występują dwa wyrażenia opisowe, brat i sługa, Juda robi to samo z odbiorcami, do których pisze, że są ci, którzy są powołani, a dwa wyrażenia, które ich opisują, to umiłowani w Bogu Ojcu, zachowani dla Jezusa Chrystusa. List Judy był przeznaczony dla wielu osób. Żadna pojedyncza osoba nie jest wymieniona w liście jako adresat. Nawet jeden kościół nie jest wymieniony jako adresaci. Juda pisał do wielu mężczyzn i kobiet, a być może nawet do wielu kościołów. I jeśli pamiętacie tą ilustrację z początku o Lucjuszu, to dostarczenie listu Judy pod właściwy adres było nieco problematyczne. Bo jeśli nie ma wyraźnego adresata, to do kogo wysłać? Adresatów było wielu i w wielu różnych miejscach, ale udało się. Co jest również jednym z elementów uwiarygadniania się kanonu Nowego Testamentu, że to rzeczywiście jest Boże Słowo, ponieważ pierwotny Kościół rozpoznał ten list jako Boże Słowo i dlatego ten list był powielany i był rozsyłany. Wiele innych listów nie było powielanych i nie było rozsyłanych, ponieważ nie były Bożym Słowem. List Judy jest. Także odbiorcami listu są, jak czytamy, powołani. I tu jest znowu kolejna, ale w pewnym sensie oszamawiająca prawda. Lud Boży jest ludem Bożym z powodu Bożego wyboru. Nie naszego wyboru, Bożego wyboru. Zresztą bardzo podobnie Piotr rozpoczyna swój pierwszy list i pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Piotr pisał: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, no nie mógł napisać, brat, do wybranych przebywających w rozproszeniu. Bóg jest inicjatorem, jest pierwszym, który pociąga do siebie. Jest tym, który inicjuje relacje z człowiekiem. Jego wola, jego pragnienie, jego wola nas wzywa i wtedy my przychodzimy. Przychodzimy, ponieważ On nas powołał. W liście do Rzymian w 3 rozdziale, w 11 wersecie czytamy: nikt sam z siebie nie szuka Boga. Zresztą podobnego języka używa Pan Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, kiedy czytamy, jak mówi do swoich apostołów: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Jesteśmy Bożym ludem z Bożego wyboru. Owszem, każdy z nas odpowiedział na Boże wezwanie, ale odpowiedział na Boże wezwanie, ponieważ to Bóg wzywa. I Bóg wzbudza zbawczą wiarę w sercu człowieka.
Charles Spurgeon, nasz starszy brat baptysta z Londynu, próbował kiedyś zgłębić tę prawdę, bycia właśnie powołanym przez Boga i był zdumiony tą prawdą, że Bóg, Pan Wszechświata, zdecydował się, a nawet cieszył się, żeby być z Nim w zbawczej więzi. I szukając słów, aby wyrazić swoje szczęście, przeskoczyłem, napisał tak. Wierzę w doktrynę wybrania, ponieważ jestem całkowicie pewien, że gdyby Bóg mnie nie wybrał, sam nigdy bym Go nie wybrał. I jestem pewien, że wybrał mnie, zanim się urodziłem. Inaczej nigdy nie wybrałby mnie później. I musiał mnie wybrać z nieznanych mi powodów, ponieważ nigdy nie mogłem znaleźć w sobie żadnego powodu, dla którego miałby patrzeć na mnie ze szczególną miłością. Być postrzeganym przez Boga ze szczególną miłością. Czyż to nie jest wspaniałe? Nie przez znajomych, nawet nie przez współmałżonka czy przez dzieci, ale przez Boga Wszechmogącego. I doświadczalnym skutkiem prawdy o tym, że Bóg nas powołał, jest Jego bezwarunkowa miłość, która uspokaja naszą tęsknotę za Bogiem, za naszym Stwórcą, za tym najwyższym bytem, do którego zawsze człowieka ciągnęło i ciągnie. Różne mamy tęsknoty w życiu. Tęsknoty związane z małżeństwem, z dziećmi, z pracą, z nauką. Niektóre się spełniają, bardziej lub mniej. Niektóre się nigdy nie spełnią. Takie życie. Ale jeśli nasza najgłębsza tęsknota za pokojem z Bogiem zostanie zaspokojona, to w Jego łasce my naprawdę możemy odpocząć. W Jego bezwarunkowej miłości mamy tak naprawdę wszystko, czego szuka i za czym tęskni nasze serce. I wtedy jesteśmy w stanie żyć normalnie, nawet jeśli nie do końca ułożyło czy układa nam się w życiu tak, jakbyśmy chcieli. Nawet jeśli stracimy kogoś, czy to fizycznie, czy w relacjach, wtedy, kiedy nie jest tak, naprawdę nie jest tak i nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak potoczyło się nasze życie, jesteśmy w stanie żyć i funkcjonować normalnie, ponieważ mamy pokój z najważniejszą osobą w całym wszechświecie. Mamy bliską, przyjazną, pełną akceptacji i więź i to nie dlatego, że wypracowaliśmy ją. Bo myślę, że możemy spokojnie za Spurgeonem powiedzieć, że jeśli byśmy chwilę pomyśleli i patrzyli w nasze życie, w nasze serce, to tam nie ma nic, co wywołałoby zachwyt w Bogu, który by powiedział, o, z nią albo z nim to muszę się bliżej poznać. Bo Bóg jest święty, a nam daleko do tego. I naturalna i logiczna konsekwencja Bożego wybrania jest widoczna w tym niepozornym słowie zachowani w pierwszym wersecie. No, nie wiem, ale ten pilot mi dzisiaj... Nie, będę podnosił rękę, dobra? A ty powiesz, bracie, widzę twoją rękę. To słowo pojawia się jeszcze kilka razy i na różne sposoby w liście Judy. Bycie powołanym i zachowanym dla Pana Jezusa nie oznacza, że nie zachowujemy też samych siebie. Oczywiście, że zachowujemy samych siebie. Czytamy o tym bardzo wyraźnie w całym Nowym Testamencie. Jakub mówi, że prawdziwą pobożnością jest właśnie to, że z jednej strony opiekujemy się ludźmi, którzy są narażeni na krzywdę, czyli wtedy to była wdowa, sierota, przechodzień, ale z drugiej strony, że my zachowujemy się czyści w tym świecie. To jest coś, co jest po naszej stronie, a jednocześnie Bóg nas zachowuje. Okay? Nacisk jest taki w pierwszym wersecie, że ci, którzy są powołani przez Ducha Świętego, są zachowani dla Jezusa Chrystusa i nic nie może oderwać tych szlachetnych owoców od drzewa. Ponieważ Chrystus umarł za nas na krzyżu. I zbawienie jest z łaski przez wiarę. Jesteśmy Bożymi wybrańcami, powołani przez Boga do zbawczej więzi z Nim. Ale ktoś by zapytał, ale dlaczego akurat ja? Dlaczego akurat ty? Dlaczego? Ponieważ król tak chciał. Czy jakoś na to zasłużyłem? Absolutnie nie.
I tutaj mamy problem związany z naszą kulturą demokracji Zachodu, bo nasza kultura w tym względzie ma tendencję do oceniania Boga, jeśli nie, nawet nie osądzania, przez pryzmat antropocentryzmu. Przecież każdy człowiek ma swoje prawa. Każdemu się należy. I właściwie powinniśmy się uśmiechnąć, bo jak patrzymy na rzeczywistość życia, rzeczywiście wszyscy mamy takie same prawa i wszystkim nam się należy. Tak? I w pracy, i w polityce, i w pieniądzach, i w dostępie do wszystkiego. Wszystkim rzeczywiście w tej demokracji nam się należy, ale są to bardzo lotne hasła, ponieważ znajdują słuchacza w naszych antropocentrycznych, egoistycznych lub egocentrycznych sercach. Tak? Lecz Bóg jest królem, który rządzi jak chce i również wybiera jak chce. I lepszym obrazem nie jest demokracja, gdzie to my wybieramy, no premiera nie wybieramy, prezydenta, gdzie my wybieramy kogoś do Sejmu, że my decydujemy, tak nam się przynajmniej wydaje. Tu bardziej odpowiednia jest monarchia, gdzie to król wybiera i król decyduje. Król przechodzi przez swój dwór i mówi, chcę, żebyś ty był moim szlachcicem. Chcę, żebyś ty był rycerzem. Chcę, żebyś ty był rycerzem. A innych pomija. Dlaczego? Ponieważ chce. Tak chce. Jest królem, który stworzył, jest królem, który panuje, jest królem, do którego wszystko należy i on tak po prostu chce i tak robi. I możemy się oczywiście domyślać i rozumiemy, skąd bierze się niechęć. To nie ma równości, ależ absolutnie nie ma równości. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy zasługują na wieczne potępienie. W tym jest równość. Natomiast Bóg w swojej łaskawości wybiera. Wybiera jak chce. I jest w tym idealnie sprawiedliwy. Powołani, ukochani, i zachowani. Pomyślmy jeszcze raz o tych trzech słowach, ale one właściwie funkcjonują jako jedno określenie, jako jedna charakterystyka, ponieważ taka jest gramatyka czy struktura tego zdania w oryginalnym jego języku. Werset rozpoczyna się od słów do, następnie są dwa opisowe słowa umiłowani i zachowani, a podmiot, którzy są powołani, mamy na końcu zdania, więc gdyby ten szyk miał być dosłowny, byłby taki do umiłowanych, zachowanych, którzy są powołani. Należymy do Boga, ponieważ nas pokochał. Należymy do Niego, ponieważ nas pokochał, a później nas powołał. I dlatego jesteśmy Jego ukochanymi i zachowanymi. I w sumie trudno jest mi zrozumieć tak w pełni, dlaczego część ewangelicznego chrześcijaństwa, zamiast dziękować Bogu za okazaną łaskę, z pokorą i wdzięcznością, bo wiemy, że nie zasłużyliśmy niczym, na zbawienie, na tą zbawczą więź, na pokój, na bezpieczeństwo, na sens życia, to używa raczej tego humanistycznego sposobu myślenia i widzi w tym ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Juda kończy swoje wprowadzenie i my również zakończymy to rozważanie otwierające list Judy w drugim wersecie modlitwą ze swoich czytelników. Miłosierdzie, pokój i miłość niech zostaną w was pomnożone. Szczególnie podoba mi się słowo pomnożone. Fajnie, jak się dobre rzeczy pomnażają. Oby czas spędzony z Judą pomógł nam dostrzec te rzeczy i żeby one w nas zaobfitowały, były pomnożone. Obyśmy bliżej poznali Boże miłosierdzie, pełniej poznali Jego pokój, a Jego miłość poznali jeszcze mocniej. Wszystko to i jeszcze więcej. I jeszcze jedno spostrzeżenie, coś do przemyślenia, wynika ono z tego, co do tej pory przeczytaliśmy. Juda zaczyna konkretnie, precyzyjnie, teologicznie, zwięźle, tak jakby papieru miał za mało i każde zdanie wyważał, dlatego tylko 25 wersetów, a nie na przykład 3 albo 4 rozdziały. Mówi sługa, powołany, ukochany, zachowany, dobre rzeczy pomnożone. Zwięźle, tak jak ten list jest zwięzły, ale też bogaty w treść.
Nawet można byłoby odnieść wrażenie, że pierwsi czytelnicy Judy potrzebowali takiego wsparcia strukturalnego. Nie wielu ładnych słów, ale krótka, prosta, wyraźna struktura, jakieś formy fundamentu we wczesnym etapie swojej wiary, takiego wyraźnego poczucia tożsamości i swojego miejsca w Bożym planie zbawienia. I tej struktury, porządku, solidnego fundamentu wiary, wyraźnego poczucia, kim jesteśmy, jakie miejsce wyznaczył nam Bóg w Jego Kościele, tego nigdy za mało również w naszym życiu. Biegasz przez cały tydzień za wieloma rzeczami. Mniej i bardziej ważnymi. Mniej i bardziej pilnymi. No bardziej pilnymi nawet niż ważnymi często. I w ten sposób mija nam tydzień za tygodniem. Miesiąc za miesiącem. A rok goni rok. Jak szalony. Dzieci rosną, praca się zmienia. Czasami zmieni się dom, mieszkanie. Juda wysłał list do ciebie, Lucjuszu, żeby ukierunkować, żeby zachęcić, żeby wzmocnić, żeby skorygować. Jeśli jesteś Bożą córką, Bożym synem, Jego ukochanym, którego zachowa przy sobie blisko, jeśli jesteś na służbie u Niego, uznając to za zaszczyt, że Bóg powołał cię do swojej rodziny. Ale jeśli nie jesteś lub nie jesteś tego pewny, nie odkładaj tematu na później. Porozmawiajmy o tym. Statystycznie rzecz biorąc, na tej sali są ludzie, którzy albo wiedzą, że nie są ludźmi wierzącymi w sensie zbawczej wiary, pojednania i pokoju z Bogiem, a już na pewno, którzy myślą, że są osobami wierzącymi, bo tak się wychowali, bo wierzą, że Bóg jest, ale nie masz tej zbawczej więzi z Bogiem. Więc nie odkładaj tematu na później, bo cały Kościół dookoła ziemi każdego dnia modli się: przyjdź Panie Jezu. I nie możemy doczekać się tego dnia, kiedy On wróci, ponieważ dla nas będzie to najszczęśliwszy dzień, ale jednocześnie będzie to dzień sądu. W ten sposób rozpoczynamy nasze rozważania nad listem Judy, pamiętając, że właśnie jesteśmy takimi Lucjuszami XXI wieku. Ciekawe, co Bóg ma przygotowane w tym liście dla ciebie, dla mnie, dla nas razem jako Kościoła. Amen. Pozwólcie, że pomodlę się na zakończenie. Boże kochany, dziękujemy Ci, że zachowałeś dla nas list Judy. Dziękujemy, że będziemy mogli z samym Judą, ale też z tym, co przez niego nam przekazałeś, zapoznawać się w najbliższych miesiącach. Prosimy, Panie, żeby ta struktura, ta zwięzłość, jednocześnie to bogactwo i teologiczne, i różnych intrygujących też treści, żebyś, Panie, użył, by budować nas, by przemieniać, kształtować, by wzmacniać. Może też, żeby potrząsnąć jakąś dziedzinę naszego życia, tam, gdzie w sumie wiemy, że albo zaniedbujemy, albo pozwalamy sobie na byle jakość, a przecież, Panie Jezu, Ty wracasz. I my wołamy: przyjdź, Panie Jezu, i nie możemy doczekać się Twojego powrotu. I chcemy, podobnie jak Juda, być wiernymi sługami, którzy te zadania, powołania, role, to, czym nas obdarowałeś, wywiązać się z tego jak najlepiej, gdy kiedyś staniemy przed Tobą i również damy sprawę z naszego życia. Także, Panie, prosimy Cię, niech ten list do nas przemówi, albo jeszcze bardziej przemawiaj do nas przez słowa tego listu. Dla indywidualnego, rodzinnego, ale też wspólnotowego dobra, a Tobie na chwałę. Amen.